No i po przerwie 15-minutowej spod letalnicy w Planicy witają Państwa ponownie Adam Mikolec-Kilicius i Łukasz Sienkiewicz oraz Marek Rudziński. Proszę Państwa, druga seria przed nami. No w przerwie miało miejsce dosyć... Bardzo kontrowersyjna rozmowa. Kontrowersyjna rozmowa. Przeprowadziliśmy wywiad z Rosjaninem Karol Uchem, który nie był świadomy tego, że jest na wizji i przyznał, że to, iż Irodan Tantor zepsuł skok, było po prostu ustawione. Panowie, co o tym sądzicie? Sądzę, że to może się źle skończyć dla obu zawodników. Takie rzeczy... konkurs wybuchł wielki skandal. Zobaczymy, co z tym zrobi medium. Ludzie wychodzą tak trochę ze... No bo takie no trochę... No takie trochę niesmak. No, każdy lubił Boa Rossinio, ale... A Janusz też opuszcza tam skocznie, udaje się... No, ale bardzo kontrowersyjne. Jeszcze raz rozmowę właśnie pokażemy na ramach. No nie wiem, co to w każdym razie, bo Rosinio Karol Uch teraz skacze po tym. Jest na rozbiegu, no i zobaczmy. Mówisz, że nie chce mu się skakać, że jest zmęczony z sezonem. No właśnie. Zobaczmy, czy potwierdzi te słowa tym skokiem. No ładnie. O, widać, że nie chce mu się skakać. No i co? Panowie, co o tym powiecie? Czy to było ustawione tak, że on tylko sobie ten jeden punkt zabrał? Sądzę, że tak. Uważam, że... Trochę, wiecie co wam powiem, że to był trochę błąd Mediamondu, że w ostatnim konkursie ustawili konkurs w parach. A jeszcze znamy Iroka, on lubi takie interesy. A Irok interesy. To jest właśnie człowiek, który jest... Człowiek interesu. A może on właśnie tak, taki techniczny coś sprzedał, czy coś, tak, może... Coś na pewno jest może na rzeczy. Może Boarcy też kupił jakiś obraz, czy... No właśnie, jakiś to jest naprawdę... świecznik. No. Sytuacja jest bardzo zagmatowana. A z drugiej strony... Zobaczymy. Takiego, no myślę, że władze Mediamondu podają do tej sprawy i rozliczą. Sądzę, Iroka że i mogą, ale myślę, że jednak nic z tego nie będzie, tylko po prostu od następnego w tym sezonie jakieś będą regulaminy. Tak, no bo sobie to nie było regulowane przez regulamin. No nie, no. No właśnie, więc może tym czasem... No tak samo jak Wojciech Becker mógł obstawiać swoje skoki, no to właśnie, w sumie... No. Nie było tego w regulaminie, no to już Mediamond będzie to pamiętał. Co z tym zrobić? Na pewno to przejdzie do historii na Mediamondu. Tak jest, a teraz Stanisław Ostapczyk, jego ostatni skok w tym roku. Jak zawsze uśmiechnięty Stasiek. I Stasiu! Bardzo dobrze! Rekord Kazachstanu chyba! Rekord Kazachstanu, 216,5. Musimy to sprawdzić. Brawo Stanisław. Ale sądzę, że tak. Brawo. Boundary Rajcy Gerwini. No i zobaczmy. Atający Holender. Kurde, słuchajcie, z kim on w parze skakał? Słuchaj, tak tylko... Z Pawłem Omerem? Nie. Nie, chyba. Z Pawłem, tak! Gdzie on tak strasznie ciągnął mocno. Bardzo dobrze. Jakieś hałasy na co tam się dzieje? A nie, Irok coś tam. Coś? Irok coś wystawia. Przestawia. Przestawia. Ale znowu widzicie pies na skoczni. A, no z prawej strony. Aha. A to takie te, bo ktoś z śniegu się zakopał chyba. A to Rosinio chodzi... ze wstydu. Nie, bo zobacz, bo tu Irok bandy ustawia reklamowe. Patrzcie, jest bandy. Pomarańczowe bandy. Tak. To są pewnie te platformy. Bandy. To nie jest jego obraz? A może to obraz wystawia? Tak, wystawia obraz. Obraz, tak. Kibice się schodzą, oglądają. Tak. Co się dzieje? Jakaś taka sytuacja dziwna. Irok próbuje jeszcze zarobić na tym konkursie. Coś on tutaj kombinuje, coś on kombinuje. No, ale wróćmy do skoków. Matthew Mirror Młynowy! Przez nikogo nie lubiany Austriak. No. Tak. Nawet przez samego siebie. W ogóle nic nie wnoszący zawodnik. Oj. Już nawet skok Borsi nie był bardziej ważny. Tak. 180,5, czwarte miejsce Matthew Mirror Młynowy. Nie, bo tu my widzimy ze studia, tu realizator nie pokazał. Tak, tego nie pokazuje nam. Ale widzimy, my musicie uwierzyć nam na słowo. Już tak, bo my mamy tu idealne spojrzenie nie tylko na Velikankę, to co się dzieje też wokół. Anders Hurtado Baseback. Pierwszy skok bardzo niepewny w locie. Tak, a teraz powinno być znacznie lepiej. Tak. Tam końcu. Technicznie bez rewelacji, ale odległość się bardzo. Prawo powiem panowie, że nad sędzią podnieść belkę na tą drugą serię. Żeby zawodnicy w ostatnim konkursie sobie coś poskakali. A trochę się boją w tej sytuacji z Noriakiem, żeby to było wszystko jasne jednak. Tak jest, bo tam będzie... Ajajaj, ależ to będą emocje, gdy dojdzie... Tu się zajęliśmy było rozumiem skandalem. A tymczasem tutaj jest walka o najwyższe trofea.
Tak jest. O, Niko Polifrenidis teraz. No, Niko. Wszystkiego dobrego, Niko. Oby ten skok był godny pożegnaniem z sezonem. Niko, może 200 metrów. Będzie rekord Grecji, Brawo, Niko Polifrenidis. Nie ma. Mało zabrakło. Ale będzie jeszcze co bić w przyszłym sezonie. Tak, więc nie ma tego złego. Niko Polifrenidis pewnie się utrzyma. Pozdrawiamy Greka. Tak, bardzo sympatyczny. Chciałem pozdrowić Nisa Pariosa jeszcze z tej strony. No tak, Janis Parios. No, trener Niko Polifrenidis, tak. Janis Parios jest takim muzykiem amatorem, ale głównie jest trenerem oczywiście. Tomasz Zmoraj. Za rok będzie śpiewał co skarb. Tak jest. Janis Parios to też bardzo dobry piłkarz. Piłkarz, tak. Pamiętamy go z występów dyspozycyjnych. Drużynie. Koń. Tak jest. A teraz zobaczcie, znowu Zmoraj jak tak ciągnął. I ciągnął! Wyciągnął jak kłoniaki, no. 198 metrów, Zmoraj czwarte miejsce, 380. Równa forma dosyć, tak? Tak, tak, tak. Dennis Pines. Dennis Pines. To był jego debiutancki sezon. Przepraszam, że się śmieję, ale dostałem SMS-a od Iroka. I tutaj właśnie mnie namawia, żebym kupił obraz i świecznik. Ustawia się dość duża kolejka do niego. Ale zobaczcie, ale Dennis Pines. Rekord ze studni. Na pewno, 213,5 metra. Nie, chciałbym powiedzieć jeszcze, że największa jedna kolejka jest pod stoiskami sponsorów dzisiejszych. Tak, tak, tak. Chyba przy Pueblo nawet więcej, bo tutaj... Tak, tak. Tak, nawet się przyrzedziło naskoczyć, zobaczcie. Jeden, jeden zawodnik chyba już piątego szluka podjął. No. Bo są darmowe, pierwsze pięć. No ale wiecie, bo też nie byle kto sprzedaje, chyba teraz sprzedaje Jack Schlu. A, no to przyszły zawodnik. Przy tym nas autograf dałeś. Tak jest, Ole Einar Bjerndale. Strzeli sobie no skok powyżej 200 metrów. No. Wszystkiego dobrego w tym skoku. Wielki sportowiec. Tak jest. Kończy się karierę. Będzie ponad 200 metrów! Brawo! Kurwa, dobre nocy, dobry skok! Na pożegnanie z karierą zawodowego skoczka Dennis Pines. Na czacie się pojawia jego nazwisko, a my tymczasem będziemy. No musimy, mu na te pożegnanie nawet wypada, powiem wam szczerze, panowie. Jaki to by skok nie był, a to był skok jednak przepiękny. Piękny skok, oczywiście. Jak najbardziej tak. Już. Slow motion, planica dla tytułowanego zawodnika. No nie udało mu się wygrać zawodów. Wygrał jedne w letnim Grand Prix. Tutaj tak mi się do niego spora frajda. Najważniejsze, żeby dobrze czuć się na skoczni. Tak jest. A przy takich sponsorach i przy takiej oprawie... Tak, myślę, że dzisiaj będą jeszcze zawodnicy dobrze się czuć na skoczni. Tak. I oto Ole Einar Bjerndale. Wysoko. Piękny skok. Bardzo ładna próba. Zawsze się nabierałem z tym nazywaniem go Szwedem, przecież nie wszyscy wiem, że to jest Nortek. No ale i lądowanie. Ale reprezentuje barwy Szwecji. Tak jest, nawet w sumie można. No można, można tak. Dobre, oto po 19 chodzę. I wyższu daję. Oczywiście, Szwed. Przypadek? Nie sądzę. Tak jest. I brawo. Ilon Babski. Ambasador kultury. No i przedstawiciel wolnego rynku, jakby patrzeć. Greg Amman, też pierwszy jego sezon. Trzeba by też pochwalić, bo to miał wiele wpadek, ale też... Ale to jeden wspaniały skok. Tak jest. No, młodość, szaleństwo, to wiadomo. Jest człowiek nieobliczalny. Tak można go opisać? Proszę. Aj, upadek! Na koń! Mi się przypomniał upadek tak jak kiedyś Adam Małysz miał w Salt Lake City na treningu. Tak. Odjechała narta i nie wiem czy tym... Głowy uderzył ze skoku. To nie lądował za wcześnie. Czy nie spadł zbyt dużo wysokości? Tak, tak. Już mam, chyba nie wytrzymałem. No ale ile tych skoków przychodzą, ten młody zawodnik. Proszę bardzo, no za wcześnie. Gdyby to było... Przestraszył się. No i prawa narta. Dziwne, bo to tak walcza. I tak tyłem, w sensie tak trudno ocenić, jak to uderzył. Wszystko jest w porządku z shooterem. Panu uważam siłą. I udaje się go. Kosztora. Bośnik jest dosyć taki miękki. Tak, no bo jednak... I się każdy zawodnik po prostu... Na zaskok jest bardziej twardszy, bo tam wyżej dla tego jest złożony. Ale Paweł, one nie mogą. Są niepełnoletni. Ale w dzisiejszym dniu... To jest ostatni kłamek, rozgrywczy święto. Piękny skok, Lars. Piękny.
O 17, no. Ale, ale nie poprawił, nie, ale nie, poprawił się w stosunku do pierwszego skoku. Tutaj solidarność z tymi krajami. Z krzyżem. Tak jest, jest, to jest. Drugi Lars Mats. Zaraz zobaczymy z innym krajem, jakie będą noty. Tak sprawdzimy to, bo to też może być jakaś kontrowersja. Tak, sprawdźmy sobie Lokero. No i zobaczymy, jak dla Włocha da. Dla Włocha, tutaj nie powinni... Oczywiście w porównaniu do innych not, no, wiadomo. Sprawa, swoje Lokero. Obornym już wchodu. Na wysokości dużej będzie lądował. Nie zachwycił, nie. Zobaczymy, jakie noty. No! No właśnie! Tutaj zaniżył znowu! Tutaj raz zaniżył! No, to jest pewnie Szwed. Nie miał krzyża, nie ma... No właśnie! No. Nie ma dobrej noty! Nie ma dobrej noty! No bo uważam, że to... No, nie było to rewelacyjne, o 17. No właściwie pół jeszcze można było dać, 18. Zmniejszymy tak. No, a widzimy 11 osób na czacie. Zbierają się, żeby oglądać ten finał. Tak. No tak, nie ma tutaj Pawła z Parisy, to jest nasz ekster. Dokładnie. Jeszcze... No i Wojtek Becker! O, tak, tak. O, proszę Państwa, szukiełem. Czy na dobry stan uciekł? Gdybyśmy mieli tutaj szampana, tak, myślimy Wojtek... To byśmy go wypili. Oczywiście. Wojciech też bardzo lubi barmańską pił się. Zgadza się. Jeszcze skok nie ustał teraz. Ale wysoko leci. O, już będzie skok. Jest w gazie. Udowodnij, udowodnij, ależ pięknie! Wojtek Becker, brawo! 224 metry. No i gdyby ten pierwszy skok był ustany, to i Wojciech natychmiast zdejmuje narty i leci do sponsora. Nawet nie pozdrawia kibiców. Nie, nie, już. Nie. A my widzimy, on tam, chłopak. On się przepycha. Przepycha się przy tym stoisku. Nie, ale ma pierwszeństwo, no Wojciech. No, ma pierwszeństwo, ale widzisz, że... Ale się wepnął po ale przed jego ilok chyba, pod i nogami. On przepycha Sojana Lokera, zobaczcie. Ale jakaś... A kolejny to nie ma! Już się wróciłem, bo nie ma! Biegną ochroniarze. No. Oj, ale oj, czy chcę, żeby Wojciech stoi? Jest wybitny ochroniarz Bremy, no i on chyba bardzo poschronił emocje. Ale się zrobiło, że się zrobi. Włosko ukraiński porachunki. Dzisiaj jakiś dzień kontrowersji. Dzień z kontrowersji. Połowa Rosyjnia Karolów. Proszę na koniec, czy Noriaki Kosej się nie pobije przypadkiem. Z Lasa Kariska. No, może być. To są już zawodnicy innego formatu. Innego formatu. Mają swoją kulturę osobistą. No, czy Wojtek też ma? Ma kulturę. Nie, no, on miał pierwszeństwo, Wojtek. To co, Jerozy się wbił z Irokiem, bo nie wiem. Jerozy jest pełnoletni, nie mam tam. Nie, Irok jest zdenerwowany, bo już kontrowersja z nas nie wynikła. Oj, o Boże! O Matko Boska. Przepraszam. Wszyscy zamarli. Biegną ochroniarze. Oła. Karetka wjeżdża. No to już na... To będzie dłuższa przerwa niestety. To jest jakieś drgawki. Tylko ryba. Ojej, ależ fatalny upadek. Ojej, oj. Zakładają mu kołnierz ortopedyczny. Ale tam w kolejce do sponsora się uspokoiło. Ależ cicho. Ojej. Bardzo cicho. Ależ okropny upadek. No to jest... Fatalna sprawa. Niesmak. Zobaczmy jeszcze raz na to. Co tu się stało? Ojej! Ależ to... Trochę nam choinki tutaj zasłoniły to. Może z innego ujęcia. Ujęcie będzie najlepsze. Tak spowolnimy zaraz. No i tutaj coś się stało, jakiś błąd. I tutaj narty. Ich, oj, ich, oj, oj. Ojej! Zobaczmy, i tutaj jeszcze narta się nie wypięła. Ojej. I tutaj stracił przytomność. Chyba jest stracił przytomność. Zobacz jak jakieś drgawki. Nie oglądajmy tego. Ojej. No to jest dłuższa przerwa na pewno. Dłuższa przerwa. To trzeba zeskoń jest... wyrównać. Ale fatalna nie to fatalna sprawa. A teraz panowie wyrównują. Fatalna sprawa. Helikopter leci. Słyszymy, helikopter leci. To już jest fatalna sprawa. Ojej. Kibice stoją i się patrzą. Nikt się nie odzywa prawie. Jest bardzo cicho teraz odskoczy. Teraz na koniec sezonu. Wszyscy biją brawo, bo tu właśnie odjeżdżam na skuterze śnieżnym tam. A teraz można zrobić. Szkoda, że śniegu mało jest. nie róbmy takich rzeczy, no. Spójrzmy jeszcze raz z innego ujęcia, no naprawdę panią szczerze. O, chyba była kamera zamontowana na głowie. No szkoda, że nie miałem zamontowany. nie bardzo nie to nie wyglądało. Ojej. Ajajaj. Z wielką prędkością uderzył śnieg.
to na pewno. Ale no to poważna kontuzja. Widzimy, jak się tam. To jest coś przerażającego. Nawet jak Szwec tak samo. No i ostatnia tutaj powtórka. No i no, zawody musimy oczywiście dokończyć. Fatalna sprawa, panowie. No złamany kręgosłup. Makabryczna historia. Ojej. O, chyba jeszcze bardziej poważnie wygląda niż upadek Morgenstern. Powiem wam tak. Zdecydowanie. Najstraszniejszym upadkiem to był upadek Mira. Nie widziałam bardzo gdzieś przerażającej. No, no, jeszcze ta noga, którą... No, tak, to już leży i to jeszcze nie było służb. To jeszcze nie było służb. No naprawdę, to jest kontrowersyjne. No, służby się... A w ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak on się staczał, bo na to nawet nie zwróciłem uwagi. Zobaczmy na to. Pyk. Ojej, ale tam nogi, jak mu się... Jak takie baletnice. Oj. Tu widać bezwładność ciała, kompletna. Kabryczna historia. No teraz nie możemy przerwać zawodów, no bo to już jest koniec sezonu. Zobaczymy, jakie informacje. Teraz pewnie nie dostaniemy żadnych wieści, bo to tak... Będziemy pewnie dzwonić. Tak, tak. Po zawodach będziemy chcieli się dowiedzieć, co się stało. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że... Ale wyglądało to... wszystko dobrze. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Zaraz tu będzie. Adamus Mikołajskiewicz, to jest proszę państwa wszystko w cieniu zostało. Dobra. Pan się zresuje po tym upadku, ale... Ja też. Oby tylko nic się nie stało Adamusowi. Tak bezpiecznie wylądował. Nie, nie, naprawdę. Teraz każdy skoczek ja tak będzie lądował, bo to... Powiem wam szczerze, panowie, no... Odechciało się oglądać z tego konkursu po tym upadku. No tak myśli w głowie są, no, tylko... Każdy... Ale patrzy na kibiców, stoją z takim... W ogóle jaka zrobiła się cisza. Każdy tak zastanawia się, co jest z Mirem. Każdy jest z nim. Ojej. Speaker nic nie mówi. Nic nie mówi, jest nie cisza. Wiadomo. Totalna myślę, cisza. Że za wcześnie wypuścili Adamusa. Powinno być tak, trochę dłuższa, trochę przeskoczył, powinni puścić. No a właśnie. Jeden przeskoczek. Na Adamus może mieć pretensje, no nie znam, uzasadnione co do decyzji. No i jak tu teraz się ucieszyć, powiedzcie mi z czegoś pod skocznią. Lanica. No jeszcze ktoś tak trochę, chyba Irok jakieś wesołe muzyczki puszcza. Jakieś informacje chyba. Aho, Omen. No trzymaj mi kciuki za Pawła. Ale taki zawodów cię ze skrajności, skrajność powiem. Cisza kompletna nad stocznią. O, ale bardzo dobrze, brawo, pięknie, brawo. Pięknie, idziemy bardzo równo z każdym Pawłem dzisiaj. 216-215. No to idealne. Jakiś taki, panowie, niesmak. Niesmak, no. Niesmak. Ale słychać te karetki, które odjechały tutaj do szpitala, ale najbliższy szpital jest w stolicy kraju, w Lublianie, gdzie to... Jak to jest? Jeszcze jest teren jest górzysty, to tam... Jak to? Ale helikopterem chyba zaraz. Chyba helikopterem, prawda? Tak. Tam idziemy dalej, tam już ląduje chyba. No, to double take. To nie wiem, coś jest tam, ale daleko, to pewnie tam karetka przyjechała i dopiero tam było lądowisko. Moim zdaniem Medium on powinien zakończyć drugą serię i śmigić pierwsze, ale na pewno... Nie zrobił tego na pewno. Nie mogę tego zrobić. Ale widzieliście te drgawki, u niego wyglądają naprawdę strasznie. O, i piasno. Brawo. Przyznajmy, trzeba mieć odwagę, po takim upadku skakać. Patrzmy, jak oni daleko latają, naprawdę. To są bardzo dobre, odległe skoki. Tak. Jaki szacunek na tym skoczku. Nie, trochę się uspokoiło. O, dostałem SMS-a. Był gardłowo przywieziony do szpitala. Na razie jest w szpitalu. To dobrze, że jest w szpitalu. Tam już... No, ale teraz raz zakali co? Dobra, trzeba chyba... O, już publiczność mi się ożywiła, bo też dostała tą informację z speakera. Jest w szpitalu, okej, no więc... To trzeba zacząć... O, wszyscy radość słyszeliśmy, że jest tam nie najgorzej, widać?
Ale i tak to już nie jest ta. To jeszcze nie jest. Lasse Kalisse. Ale zobaczmy to, bo to się decyduje teraz los. Tak, w karnych warunkach, no ale zobaczmy. Lasse Kalisse. Walczy. Walczy odległość, będzie daleko. Oj, będzie daleko. Pięknie. Lasse Kalisse. 226. No ty po 19, mogłbyś mi mogłbyś jeszcze. No i już od niego nie jest już zależne. Wszystko zależy. Musi czekać. Musi wyprzedzić 6 zawodników, no. Bo idzie do sponsora, bo jest zbyt zdenerwowany. Są żeby... nerwy, są musi duże. Zapalić. Musi. Musi go tak też musi poratować. Jack Schlu. No i zobaczmy na ten skok. Mi się bardzo dobra. Dobra, wybicie. Czekamy na to, co będzie na temat Mira Zagrawskiego. Już wszystkie inne wydarzenia trochę schodzą na boczny plan, no. Dokładnie tak, no. Oby nic, ale to wyglądało strasznie. Zapraszamy po konkursie na przesłuchanie relacji z rozmowy z Błarosinio Karaluchem. Tak, ale to już też będziemy starać się dowiedzieć, co jest z Mirem dokładnie. Mirem. To wszystko w naszym po ale zawodowym studiu. Adam, twój brat chyba pojechał razem z Mirem, to będziesz miał... Będę miał informację. Na gorąco. Tylko w sensie, no helikopterem nie poleciał, bo za bardzo tam tak, nie mógł, to wiadomo. Ale na pewno ty możesz dostać informację jako jeden z pierwszych, bo... No to stałem wcześniej, że w szpitalu już jest po prostu. Aha, w ten sposób. Ale to tak nic nie wiadomo jeszcze. Dowiedziałeś o tym nad pierwszym... Wiadomo, tajemnica lekarskiej, te sprawy, bo to... są nie są takie informacje do publicznej wiadomości. Joe Matt. W pierwszej serii 220 minut. No i teraz zobaczmy, czy będzie w stanie. Przypisek go zgubię, jak nie padł, czy będzie w stanie wyprzedzić Kalissena? Nie, jeszcze nie on. A więc. Czy on radio film? Już jedno jeden miejsce. Jest. Szkolimy, musi być szósty Lasse Kalisse. I jeszcze jeden musi zwieść po drodze do wyników? No jeszcze pięciu. Zobaczmy. Sporo, ale. To jest do zrobienia. Andrej referendalny, no. Ale jest czyżby. Moim zdaniem Węgry będzie bardzo trudno wyprzedzić. To referendalny skacze dobrze, no i zobaczmy. Też czasami w kratkę, ale... Okay, no. Ale Kranic jest bardzo... Jest lotnikiem. Nie. Niestety. Mówiłem. No. Nie, całkiem... No wyciągnął jak chłoniaki. Jak chłoniaki wyciągnął. Tak. Nie z tymi problemami, co miał. Na ale myślę, taki na przykład referendalny młody zawodnik, doświadczony się zawodnik, ale to się tak, nawet jak dostał taki lekki płatnik i szczurze na tym odchodzą, to tak... No... Chciał względem odległości, no. Ostatni skoku sezonu coś takiego. Strach. Będziemy wracać do tego jak najbardziej, jeszcze bardzo długo. Teraz jak film, bo czymś... No właśnie! No. Finowie muszą zacząć psuć. Tam tak, sporo filmów było, więc... Sporo było filmów, no i zobaczmy, Jansen Botansu. Co zrobi? Szaleje. Czy zepsuje, czy będzie... Tak, nie wiadomo. Chyba nie! Będzie daleko i... Będzie za drugi. Tak drugi jest, jednej ale... Bo nic Hinoty dostał dość stosunkowo. Ale, powiem tak szczerze, walczył w tym skoku. Walczył, no. Nie to, że chciał przepuścić swojego chyba kolegi. Chyba nie ma solidarności. Nie ma solidarności. Ale skutka po zajdziemy jakieś smaczki. Chciałem zobaczyć, o ile on wyprzedził. A ile dał właśnie Szwed, bo też jest to smaczek. Szwed jest smaczek. Ale też zwróćcie uwagę, że on dał na dwie nogi. Czyli odliczymy po 3 punkty. Możemy mu dodać 9 punktów. Tutaj jest walczył odległość jak najbardziej. Na zachowanie pozorów. Powiedział, że przy lądowaniu... No tak, na dwie nogi, no dokładnie. Mogę nawet swoje marki montować, to jeszcze nie było tak... A, to na nogi, okay. Ale zobacz, Szwed 17! 3, 20! Tutaj jest po 3, czyli... No tam w locie stracił ten... Dodajmy mu 9 punktów, czy wyprzedziłby, jakby miał 9 więcej, wyprzedziłby. No widzimy właśnie. Nie ma przypadku, niestety. Nie ma. Filipe Bołk. No on na raczej... Ja się spodziewam, że Austriak nie skuje stąd. Tak, ja też go nie... Ale w sumie... Nie lubię Austriaków. Ale mógłby skoczyć, to nie zdaniem. Oprócz Adolfo, oczywiście. No, będzie ciekawiej. O! No i co? Nie psuje skoczy! Nie psuje. No i gdzie będzie? Trzeci. Drugi! 440. To naprawdę niesamowite emocje. A dziwne, że Szwed czytał 18. Może się nie dogadał. Może widział, co inni jego koledzy dali. Zobaczył, co dali, tak. No i który jest? Kalisem pierwszy, co mam czy drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Jeszcze dwóch! Sven Hanawat! No Sven może skoczyć moim zdaniem. Sven może, bo Sven to skacze dla siebie przede wszystkim, on nie patrzy na to. Ostatni skok Svena! Ostatni skok Svena, no! Powodzenia! Dobra prędkość na progu. Będzie daleko! Będzie! Jest! Brawo, będzie pierwszy! Jest pierwszy! Jest!
Brawo, 19. Brawo. No i na koniec kariery. Idę, arm, skok! Svenowi też się należy te slow motion na koniec kariery. Zasłużone. Rewelacyjny skok. Piękny skok Svena Hanawalda. Kibice żegnają go teraz z brawami. Oby tych pożegnań dziś nie było już więcej. Sven Hanawald. Piękny lot. Już mi- no, nie, nie no, jeszcze będzie jedno z Noriakiem, przecież on też kończy. Dziwny taki młody zawodnik, no ale... Ma jeszcze czas na inne... Może jeszcze bo inne sporty będzie może wróci. Teraz. Tak, może tak jak Adam Małysz, też sporty... Motorowe no, no właśnie, ale Sven pięknie, pięknie. I lądowanie też było jak najbardziej dobre. A ciekawi mnie nota, jaką dał Szwed. A no właśnie. Zobaczmy. Pewnie najniższą, albo najniższą. Tak? Tak. No popatrzmy na kolegów. Popatrzmy, tak. W sensie taki neutralny. Ale Kana bardzo wyprzedził tylko od 0,3, no. Niesamowite mocno. Oj! Oj! Co się dzieje? Ale dalej musi film wyprzedzić dwóch zawodników, no, ale a dwóch raz ich mieli. Ale, ale będzie dwóch finów. No to ciekawe, no, to jest bardzo ciekawe. Riku Pikantalainen. No i pierwszy z tych finów. No. Z pierwszej serii bardzo daleko. Miał bardzo przewagę daleko. Z pierwszej serii. Zobaczymy. Nierówno w locie. Ale. Nie. Zobaczmy, znów na dwie nogi się nie. 20, czwarte miejsce. Ciekawe, czy puści, czy tak po prostu skoszył. To jest pytanie. 20, 21,5, czwarte miejsce. Też Finowie dzisiaj zaskoczyło. Ciekawe, czy Finowie to kraj szczerych ludzi, bo na przykład Brazylijczycy to są szczerzy ludzie. Tak. No więc został jeden. No Moriaki może być wkurzony w tym momencie. Może być, bo tutaj... Żałuję, że... Może żałuję, że nie ma innych. Ale powiem wam, Bosjan planiczny też się nie ma. On też te skoki... Myślisz, że się dogadał z Finem? Nie, myślę, że dogadał, to się nie dogadał, tylko on sam ze sobą się nie potrafi dogadać. Często skoki psuje. No ale zobaczcie, Bosjan u siebie. Ale u siebie, na swojej ziemi. No właśnie, oby się udało. Ma to skoki bardzo dobrze. Kibice, głośno, głośno. Zobaczymy. Jest! Jeszcze dwadzieścia brawo, ale ciekawie, takie emocje. Takie emocje tutaj. Co ci się dzieje? Tu Boa, tu te bójki z Irokiem. Tak, Lokero co tam zrobił tu bójkę za tam zaczął, bo to. Wojtek odepnął Lokero, bo chemu no nie tak, pozwolił tak. Przejść kolejce. A Sawyer znają z jego charakteru też. Tak, Sawyer ma charakter, tak. Bardzo klasy. Tak, człowiek. Janusz jest ludzie. No, panie Januszu, ostatni skok, tyle emocji, dziękujemy za to wszystko. No i oby to był skok. Zwycięstwo. Trzymamy kciuki. Leć Janusz, leć jak najdalej. Będzie dobrze, będzie bardzo daleko. Będzie pierwszy? Niestety nie będzie pierwszy, ale nie dobry będzie miejsca skok. Na podium nawet. Czwarty, 220 punktów. To oznacza, że już... Za Lasse Kalisterek! Tak. A więc... I to 30! Ja dzielę. Ale i to oznacza, że Phil... Jest zwycięzcą. Nie, już trzech skacze. Trzech, czyli będzie szósty. Tak. Więc teraz Kim Szafanem się ucieszy, bo może skoczyć daleko. No, może skoczyć daleko. Ale śmiał pekać. I widzimy radość Phila, cieszy się, całuje śnieg. Zeruję butelkę! Pijam kora! Pijam kora! Już może pić alkohol. Ale on ma mocną głowę, naprawdę! Jarko Kim Szaserem co? On zrobił z tą butelką. A drugą ma pod pachę z jego kraju butelką. Z Irokiem, zresztą tam Finlandia! Finlandia! Jarko chyba jak najszybciej chce wylądować i dołączyć do swoich kolegi. Chyba poleci tak daleko, że od razu pod zeskok. Piękny skok, ciekawe, ale drugi. Drugi się 26 po 18,5. Tak Bosjan zawalił ładnie. Bosjan planiczny, proszę bardzo, na koniec sobie w swojej, na swojej ziemi podium. Jest radość. I teraz Adolf będzie. Ale już główna informacja dnia, Lasse Kalisten, zdobywca paru Mediamondu. Jednak mu się to udało, żółtem na taśmie, powiedzmy sobie szczerze. Ale kolisiem w konkursie. Ciekawe jak skoczy Kasai, wiedząc, że już nie wygra. No właśnie. Adolf Stalinsberg. Może wygrać znowu Adolf. Może. No ale czy komfort psychiczny? Ładnie, ładnie! Nie będzie daleko, to widać! Oj, coś tutaj trochę? Nie! Nie! Zobacz jak miał wiatr, 1-3. No właśnie! Większość zawodników miało powyżej 2-0. Nie udało się Stalinsbergowi. Nie dostał dobrych warunków niestety. Nie miał szczęścia Stalinsberg. Nie, taki wiatr nie mógł po prostu odlecieć. Na końcu, zobacz, żeby jeszcze był współczynnik wiatru. Może ciut spóźniony, ale to jak ktoś to bardzo nie wie. No ale to właśnie też niektórzy zawodnicy tak mają, że spóźniają zawodnicy. Tutaj jest pięknie.
Nie ma żadnego. O tutaj machnięcie było delikatnie. No ale o, zobaczmy na warunki. Kwiat. Prędkość miał bardzo dobrą. Bardzo dobrą. Ale zabrakło muszenia. O metr miał słabsze warunki od pozostałych. Miał pecha tutaj. Adolf Stalin zdaje. Nie ma spuszczników wiatru, będę w mądzie. Nie ma w tym miejsca. Siódma, więc Palisen, no mocno się podniósł jednak. Jest podium dla niego. Planicznie Kim Chassenen. Czy Hannawald będzie na podium? No życzymy mu tego, chociaż KSI-emu też życzymy. Ostatni slot Pucharu Mediamondu, proszę Państwa. Może być egzekwo. Może być egzekwo, Noriaki Kasai. Byłoby najlepsze wyjście. Trzymam kciuki. Będzie dobry skok, ale czy wygra? Nie wygra. I czy będzie na podium? Też nie miał warunków. Czwarty! Też nie miał warunków na Noriaki Kasai. Proszę bardzo, miał pecha. Na swojej ziemi wygrywa. Postian Peliczny, no więc czekał na to. Co jeszcze należało. Tak, Hannawald też. No, powiem szczerze, fajnie, że Hannawald zdobył te podium. Kasai, skoro no tak nie zdobył tego pucharu, nie Hannawald. O, Kasai miłym gestem poklepał Fina teraz. Poklepał Fina. A Fin dał mu Finlandię. W finale Kasai odmówił. A masakę! Masakę! Wszystko jest jasne, proszę Państwa. Musimy też się udać pod tutaj. Trzeba spróbować. Tak, zapraszamy, ale jeszcze musimy informacje przekazać na temat zdrowia. Tak, no, zawodnika, który upadł. Ale jeszcze nie otrzymał. Zaraz mamy czyszczenie, nie ma chyba. Nie, właśnie. Jeszcze już mowa była. Dokładnie tak. W międzyczasie, proszę Państwa. Chciałbym podkreślić 17 miejsce też dzisiaj. Dobre, papa. Paweł, bardzo jako zwykłym jasny. Bardzo ładny występ. Pierdela na koniec, 15. 15 i bez takiego. A co tak się uczyło pod skoczem nagle? Staszek, poczekaj, coś mówi speaker. O Boże. Proszę Państwa, musimy przekazać bardzo smutną wiadomość. Z okolicznego szpitala niestety liczne złamania i krwotok wewnętrzny spowodowały, że Miro Zagrabski nie żyje. Przepraszam, włączymy na chwilę głos.
Państwa, no... Powiem szczerze, ja... No, ciężko coś powiedzieć. Ciężko cokolwiek powiedzieć. No, jest dzisiaj Dzień Radości, Lasse Kalisena, ale myślę, że... Nie jest wesoły. Lasse nie jest wesoły. Popatrzmy, oglądamy... Czarna niedziela. Ostatnie chwile Miro Zografskiego. Już nie odzyskał przytomności, bo na skosz nie odzyskał przytomności, no. Nie, ja, panowie, no, nie wiem, jak to jest dla ciebie jako dla skoszka? To jesteś przerażającego, bardzo smutny. Ja może tak. Może nie rozwesela, ale tak wytłumaczę, no. Kochał skoki, no i zginął na skoczni, to taka... Zginął tam, gdzie... Tam, to, co kochał, naprawdę. To jest piękna robił sprawa. Robił to, co kochał, tak. Zobaczmy, prostu... no jak ten... I tu, można wiedzieć, że to była piękna. Zobaczmy, no. Ojej. Zobaczcie. Że jego mama jeszcze walczyła. Do końca. Proszę Państwa, Miro Zografski, urodzony 11 listopada 1998 roku. Od młodości trenujący w klubie SC Samokow. Jego trener Emil Zografski, brat Walimir Zografski. To jest jeden z najczarniejszych dni skoków narciarskich, jaki ja po prostu jestem w stanie sobie przypomnieć. No, tej sytuacji chyba każdy zapomniał o tym, że wygrał Lasse Kalisen. Proszę, noga tu zginie. Proszę. Wszyscy chyba się udadzą na ceremonię pogrzebową. Tak. Nawet Irgdon Tantor Kormoran teraz stoi. Może nawet przeprowadzimy transmisję z pogrzebu. Proszę Państwa, cóż możemy powiedzieć? To tyle. Lasse Kalisen zwyciężył. Dziękujemy Państwu za uwagę na ten cały sezon. Piękny z końców kochany. Najgorszy, jaka mogła się przydarzyć. Koszmaru, jaki tylko mógł być. Jan Rzeczpal dzisiaj szczerze powiedziawszy na... Dziękujemy bardzo. Żegnamy się z Państwem. No i nie życzymy miłej niedzieli, bo ona nie może być miła. Miro Zografski. No nic, musimy się pożegnać z Państwem. Marek Rudziński, Adam Mikolajskiewicz, już i Łukasz Sienkiewicz. Dziękujemy. Szanowni.